Zostanie napisane tak. Bogu, którego słowo wysławiać będę. Bogu ufam, nie lękam się. Cóż może mi uczynić człowiek? Bogu ufam. Cóż może mi uczynić człowiek? Wiecie, to są skutki wiary. Jeżeli ufasz Bogu, to ty wiesz, że człowiek w jakiejkolwiek formie przekazu nie jest dla ciebie niebezpieczny. Rozumiecie? Co za tym idzie, demoniczne siły, które stoją za ludźmi, nie są dla nas niebezpieczne. Dlaczego? Dlatego, że ufasz Bogu. Psalmista mówi, ja ufam Bogu. Cóż może mi uczynić człowiek? Wiecie, każdego dnia jesteśmy uderzani setkami lęków, które są natury demonicznej, ale tak naprawdę są to lęki przed ludźmi. Wiecie, dlaczego między innymi Kościół jest w Polsce w takim stanie, w jakim jest? Ponieważ wierzący ludzie boją się ludzi. Boją się ludzi. A wiecie, tak naprawdę to my jesteśmy tymi, którzy wyznaczają trendy. To ty jesteś narodzony z Ducha Świętego. I to ty jesteś człowiekiem wyznaczającym kierunek. Tak naprawdę ty jesteś prawdziwym człowiekiem. Kiedy Jezus stanął przed Piłatem, padły słowa, oto człowiek. Oto człowiek. Kiedy narodziłeś się z Bożego Ducha, tak naprawdę stałeś się prawdziwym człowiekiem. Prawdziwy człowiek. Czasami ludzie próbują w Kościele uciec od tego i próbują wejść w jakąś enigmatyczną sferę duchowości, gdzie to śmierdzi gnozą na odległość i mówią, że oni są tak bardzo duchowi, że z człowieczeństwem nie mają nic wspólnego. Prawdą jest to, że kiedy narodziłeś się z Bożego Ducha, stałeś się prawdziwym człowiekiem. Tym, który był w zamysłach Boga od samego początku. I człowiek, który nie jest narodzony z Bożego Ducha, nie jest dla ciebie groźny. Wiesz, kiedy będziesz się wielbił Boga, ja bym chciał, żebyś zrozumiał tą bardzo ważną kwestię, że ty jesteś człowiekiem, prawdziwym człowiekiem. Prawdziwym człowiekiem. I kiedy będziesz oddawał chwałę Bogu, tak, to powiedz, Boże, ja nie lękam się ludzi. Nie ma takiego człowieka na ziemi, który byłby w stanie zniszczyć to, co ty zbudowałeś w moim życiu. Ojcze, ja będę kreował prawdziwe człowieczeństwo. Ja będę kreował prawdziwe człowieczeństwo. Ojcze, uwielbiamy Ciebie. Jezus, wywyższamy Ciebie. Jezus, my czcimy Ciebie. Jezus, Ty jesteś naszym Królem. Ty jesteś Synem Człowieczym. Ty jesteś wielkim Bogiem. Ty jesteś Alfą i Omegą. Glory na Króla. Uwielbiamy Ciebie. Jezu. Jezu, powiedz Jego imię. Jezu.
Thank you.
W imieniu Jezusa wróg jest pokonany. Będziemy głosić to. Bóg nam daje siłę i swoje zwycięstwo. Jego światłość zawsze przezwycięża ciemność. W imieniu Jezusa wróg jest pokonany. Będziemy głosić to. Hallelujah.
Oh,
jestem wolna. Z wiary zabieramy wiarę. Chwałę w chwałę podążam za tobą. Yeah.
dzisiaj Słowo Boże mówi, że kobieta jest zbawiona przez macierzyństwo. Mam takie słowo, że jeśli jesteś płodny, to Bóg cię chroni. Jeśli jesteś płodny, to chroni cię Bóg. Słowo Boże mówi, że kobieta przez macierzyństwo zostanie zbawiona. Jeśli jesteś płodny, jeśli jest w tobie nasienie Boga, a jest, każdego Bóg zapłodnił i każdego Bóg przygotował do szczególnej rzeczy. Nie ma osób niepowołanych. Wybrany równa się powołany. Jesteś powołany. Powiedz tak, dziękuję Ci Boże, że Twoje nasienie jest we mnie. Dziękuję Ci, że Twoja święta krew chroni to, co zrodziło się we mnie. To jest prorocze słowo. Kobieta zbawiona jest przez macierzyństwo. Znam przypadek człowieka z ostatnich dni, który w niewłaściwym miejscu się znalazł. W nieodpowiednim miejscu i w nieodpowiedniej porze. I został uratowany przez rodzącą kobietę. Zaczęła rodzić kobieta. To oznacza to, rozumiecie, że kobieta jest zbawiona przez macierzyństwo. To jest szczególna ochrona. Bóg złożył w tobie swój posiew. Bóg złożył w tobie swoje nasienie. On tego chroni. Nie bój się, że ktokolwiek ci jest w stanie to wyrwać. Jeśli ty sam nie wyrzucisz tego, to w ogóle Bóg ci nic nie zabiera. Bóg tylko daje. Bóg jest dobrym Bogiem. Ojcze, my dziękujemy Ci. Krecie, uwielbiamy Ciebie. Dziękujemy Ci za Twoje słowo. My dziękujemy Ci, Ojcze, za to, że Twoje rzeczy są w nas. My dziękujemy Ci za nowe rzeczy. My dziękujemy Ci, że jesteśmy płodni, bo ogłaszamy, że będziemy wydawać stukrotnie owoc. My uwielbiamy Ciebie za Twoją moc, za Twoją siłę, za potęgę Twojego Syna w nas. My uwielbiamy Ciebie, Jezua. Uwielbiamy Ciebie. Uwielbiamy Ciebie. Wywyższamy Ciebie. Uwielbiamy Cię. My dziękujemy Ci za Twoje słowo. My bierzemy to słowo. My ochraniamy to słowo. My ochraniamy to słowo Twoją świętą krwią. Uwielbiamy Cię. Nic nas nie zatrzyma. Nikt nas nie potępi. Nikt i nic nie może Cię odłączyć od miłości Bożej. Zwyciężamy przez swą moc. Codziennie Jezus zwyciężamy.
Yeah.
Jego jest tron, zwycięży.
Najwyższej godności. Wszelkie zesztywnienie życiowe w imieniu Jezusa nakazuje Ci odostać od tego. Wszelka sztywność. Ona może nas widzieć szeroko i daleko. Więcej. Jezu. Więcej Maryi. Jezus, najwyższej godzien czci.
o najwyższej godzie czci. Halleluja. Kłaniamy się przed Tobą. Kłaniamy się przed Tobą, Jezusie. Ty, który nas zbawiłeś. Ty, który nas oczyściłeś. Ty, który spowodowałeś, że nasze grzechy spadły na Ciebie. My uwielbiamy Ciebie za to. My dziękujemy Ci, że to, co należało się nam, wziąłeś na siebie, że Ty jako sprawiedliwy utożsamiłeś się z człowiekiem i wziąłeś cały grzech, cały ból, całe potępienie, że spadł grzech całego świata na Ciebie, że nasz grzech spadł na Ciebie. My dziękujemy Tobie, że list dłużny został wymazany. My dziękujemy Ci za czystą kartę. My uwielbiamy Cię, że Ty nam utorowałeś drogę, że dzięki Twojej śmierci, dzięki Twojemu zmartwychwstaniu mamy dostęp do Ojca, że mamy dostęp przed tron. Uwielbiamy Cię. Pamiętaj, że za swoim podążaniem za Jezusem ważne jest, aby zauważył Cię Bóg, który jest w ukryciu, nie człowiek. To jest ważne. Postanów w swoim sercu, że nawet w ukryciu chcesz podobać się swojemu Bogu. Nieważne jest, żeby Cię zobaczył człowiek. Ważne, żeby zobaczył Cię Bóg w ukryciu. Bóg w ukryciu widzi Ciebie. Postanów dzisiaj w swoim sercu, kimkolwiek jesteś, że chcesz podobać się swojemu Ojcu w ukryciu, wtedy, kiedy Cię nikt nie widzi. Ojcze, ja ogłaszam, że nikt w drodze za Tobą nie zgubi się. Ja dziękuję Ci, że ludzie będą podążać śladami Jezusa. Że żaden ślad Jezusa nie zostanie pominięty. Że ludzie są Twoimi naśladowcami, Jezu. Ja wzywam Twojego potężnego imienia nad każdą osobą, która tutaj jest. Ja modlę się, aby każdy podążał Twoimi śladami. Aby każdy wkładał nogi tam, gdzie były Twoje nogi. Pokorny człowiek to człowiek zależny od Boga, a pokora jest klejnotem świętych. Bądź pokornym człowiekiem, bądź zależnym człowiekiem od Boga. Nie ma takiej opcji, że jak podążasz śladami Jezusa, wtedy, kiedy jesteś pokorny, wtedy, kiedy klejnot świeci się, nie ma takiej opcji, żebyś nie został zauważony. Uwielbiam Ciebie. Jezus, najwyższej godzie chwały. Jezus, najwyższej godzie czci. Jezus, najwyższej godzie przyjąć Twą. Jego jest tron, Jego jest tron. Jezus, najwyższej godzie chwały. Jezus, najwyższej godzie czci. Jezus, najwyższy godzien.
najwyższej godzie chwały. Jego jest król.
grzechu. Obmywamy się teraz w Twojej krwi, Jezus, wszelkiego duchowego pyłu, który osiadł na naszych duszach i ciał. Odrzucamy wszelki błąd. Bierzemy każdą myśl, niewolę posłuszeństwa Tobie. Poddajemy Ci każdą emocję. Ty panujesz nad naszym duchem, duszą i ciałem. Ty rządzisz nami. Twoja krew jest odpływa. Pokazałeś mi dom, objawiłeś mi niebo, że to mój dom. Wypełniłeś mnie świętym duchem swym, Jezus, zaufałem Ci. Swoją chwałą przychodzę, Jezu, do
Jesteśmy Tobie wdzięczni.
Yeah.
Pełne są niebiosa chwały
Zdrowe. Nakazuję Ci w imieniu Jezusa.